Neil Donald Walsh. Wspólnota z Bogiem. Część pierwsza. Dziesięć iluzji ludzkości. Szósta. Iluzja osądu. Oto szósta iluzja. Istnieje osąd. Wasze postanowienie, że trzeba coś zrobić, aby uzyskać cokolwiek, czego jest mało, włącznie z Bogiem, pociągało za sobą konieczność rozstrzygnięcia trudnych kwestii. Jak ustalić, czy ktoś spełnił wymóg, czy nie? I co się stanie z tymi, którzy go nie spełnili? Z odpowiedzi na te pytania zrodziła się idea osądu. Ktoś musi być, rozumowaliście, najwyższym arbitrem. Skoro to Stwórca ustanowił wymóg, wydawało się logiczne, że to on osądzi, kto spełnił wymóg, a kto nie. Wasza rasa od dawna wyznaje pogląd, że trzeba coś zrobić, aby zadowolić Boga, i że niezadowolenie Boga to rzecz straszna. Jest całkiem zrozumiałe, że doszliście do takiego wniosku. Rozglądając się wokół siebie, zauważyliście, że niektórym życie układa się dobrze. Innym nie. Prymitywny umysł pytał, dlaczego? I znalazł prymitywną odpowiedź. Szczęście uśmiechało się do tych, dla których bogowie byli łaskawi. To bogów należało zadowolić i do bogów należało osądzanie. Wiara ta obrosła rytuałami i obrządkami ofiarnymi wszelkiego rodzaju, które miały za zadanie ugłaskać kapryśnych bogów. W dawnych czasach wasze poczucie niedoboru było tak silne, że w waszych wyobrażeniach nawet bogowie ze sobą się ścierali. Trzeba było zadowolić wielu bogów, i często trudno było się rozeznać w tym, co należało robić, aby wszyscy byli szczęśliwi. Każda nowa klęska żywiołowa, każde gradobicie, każdy huragan, każda susza czy głód, każde osobiste nieszczęście miało świadczyć o tym, że któryś z bogów się obraził, albo że toczyli między sobą wojnę. Jak inaczej można było wytłumaczyć to, co się działo? Wierzenia te zrodziły się w zamieszłych czasach, a w ciągu kolejnych tysiącleci wykrystalizowały się do obecnej postaci. Dziś ludzie na ogół nie wierzą już w istnienie długiej listy srogich bogów, których należy ugłaskać. Dziś wierzy się przeważnie w jednego surowego Boga, którego trzeba udobruchać. I choć mogłoby się wydawać, że Wasza rasa już dawno temu wyrosła z prymitywnych przesłanek, które dały początek wizerunkowi Boga w rodzaju już ja cię dopadnę. Poklądy te wciąż pokutują w waszych teologiach. Model Boga jako mściciela nigdy nie wypadł z obiegu w waszym społeczeństwie. Posługujecie się osobistymi i światowymi klęskami na dowód jego zasadności. Jeszcze niedawno, na przykład, kiedy wybuchła epidemia AIDS, znalazło się wielu takich, w tym nawet przywódcy religijni, którzy głosili, że nieszczęścia życiowe są karą boską za indywidualne i zbiorowe występki ludzi. Ludzie przeważnie zgodni są co do tego, że istnieje ustalony przeze mnie wymóg, który muszą spełnić, aby zasłużyć sobie na nagrody tutaj i w niebie. Istnieją też kryteria osądu, w oparciu o które określa się, kto spełnił wymóg, a kto nie. Z drugiej strony pewne teologie dobitnie stwierdzają, że nikt nie może spełnić wymogu, obojętnie co by robił, choćby wiódł przykładne życie, wolne od błędów i potknięć. Jest tak, jak głoszą, ponieważ wszyscy rodzimy się obciążeni. W niektórych religiach nazywa się to grzechem pierworodnym, ze skazą na duszy na samym starcie. Tej skazy nie da się usunąć żadnym uczynkiem, nawet aktem skruchy, tylko mocą łaski boskiej. A Bóg udziela łaski, jak uczą te teologie. Wyłącznie tym, którzy zwracają się do Niego w ściśle określony sposób. Mówią o mnie, że jestem bardzo drobiazgowym Bogiem, który nie obdarowuje niebiańskimi rozkoszami nikogo, kto nie jest posłuszny moim nakazom. Podobno przestrzegam tego bardzo skrupulatnie. Naprawdę nie ma znaczenia, jak dobrym się było, jak wspaniałomyślnym, życzliwym, miłosiernym. Nieważne, jak bardzo się żałuje za swoje wykroczenia, nieważne, co się zrobiło dla zadośćuczynienia. Nie liczy się nic a nic, że ktoś jak nikt przedtem przyczynił się do poprawy warunków życia na planecie jeśli nie przyszedł do mnie właściwą drogą wymawiając właściwe słowa wyznając właściwą wiarę nie może zasiąść po prawicy boga ojca wszechmogącego ponieważ wymagana jest taka prawość można to nazwać praworządnością. Zważywszy na ich wiarę w to, że Bóg w ten sposób ułożył swoje stosunki z człowiekiem, nie dziwi to, że ludzie dokładnie na tę samą modłę urządzili swoje wzajemne relacje. Wzorując się na Bogu, co dobre dla Boga, powinno z całą pewnością być dobre dla Was. Ludzie z góry obciążają siebie skazą. Jak już mówiłem, czynią to innym ludziom niewłaściwej płci, koloru skóry czy wyznania. Rozciągają to na tych o niewłaściwym pochodzeniu miejscu zamieszkania, poglądach politycznych, orientacji seksualnej, przypisując im rozmaite uchybienia, odgrywają Boga. Utrzymujecie, że to Bóg nauczył Was osądzać z góry, gdyż to Bóg naznaczył Wasze dusze skazą. Osądził Was z góry, zanim zdążyliście się wykazać w taki czy inny sposób. Osądzanie z góry, czyli przesąd, nie może być niczym nagannym, jeśli sam Bóg nie ma nic przeciwko temu. A z jakiego niby powodu wszystkich was już w chwili narodzin uznałem za upadłych? Uczyniłem tak podobno, ponieważ pierwsi ludzie okazali się źli. W ten sposób wróciliśmy do pierwszych trzech iluzji, aby uzasadnić czwartą, piątą i szóstą. Tak oto każda iluzja rodzi kolejną, a każda nowa potwierdza poprzednie. Wam mit kulturowy opowiada o tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli i zostali wygnani z raju, tracąc szczęście i swoje prawo do wiecznego życia, a wraz ze swoim, zaprzepaszczając również wasze. To dlatego, że skazałem ich nie tylko na życie pełne zmagań i ograniczeń, ale także na śmierć u kresu życia czwarta iluzja. Ani jedno ani drugie nie było ich udziałem przed upadkiem. Inne mity i teologie, rozpowszechnione na waszej planecie, nie powielają historii Adama i Ewy, lecz mimo to potwierdzają istnienie wymogu. Panuje pod tym względem jednomyślność. Ludzie są upadli w oczach Boga i jest coś, co muszą uczynić, aby osiągnąć doskonałość, co nazywane bywa oczyszczeniem, zbawieniem. Oświeceniem czy jeszcze inaczej. Ponieważ wierzycie w ludzką niedoskonałość i jesteście przekonani, że zawdzięczacie tę cechę mnie, bez żadnych skrupułów przenieśliście ją na innych, jednocześnie oczekujecie od nich tego, czego ja podobno spodziewam się po Was. Doskonałości. I doszło do tego, że ludzie idą przez życie, żądając doskonałości od tych, którym sami przypisali niedoskonałość. Najpierw postępują tak wobec samych siebie. To jest ich pierwszy i często brzemienny w skutki błąd. Następnie postępują tak wobec innych. To ich druga pomyłka. Sprawili, że niemożliwe jest dla nich lub dla innych spełnienie do końca. Wymogu. Rodzice żądają doskonałości od niedoskonałych dzieci, a dzieci żądają doskonałości od niedoskonałych rodziców. Obywatele żądają doskonałości od niedoskonałych rządów, a rządy żądają doskonałości od niedoskonałych obywateli. Kościoły żądają doskonałości od niedoskonałych wyznawców, a wyznawcy żądają doskonałości od niedoskonałych kościołów. Jedni sąsiedzi żądają doskonałości od drugich, jedne narody od drugich, jedne rasy od drugich. Przyjęliście iluzję osądu jako rzeczywistość. Potem ogłosiliście, że skoro Bóg osądza Was, to Wy macie prawo osądzać innych. I osądzać ich. Osądzacie. Wasz świat chętnie osądza zwłaszcza tych, którzy otrzymują nagrody w postaci sławy, władzy czy sukcesu. Te bowiem powinny przypaść tylko doskonałym, a Wasz świat potępia każdego, w kim dopatrzy się najmniejszej skazy. Tak gorliwie to czynicie, że właściwie nikt już nie może w obecnych czasach stać się wzorem, bohaterem, autorytetem. W ten sposób pozbawiacie się tego, co jest potrzebne Waszemu społeczeństwu. Wpadliście we własne sidła. Nie możecie wyplątać się z sieci osądów, na które skazaliście siebie nawzajem i osądu, na jaki w Waszym przekonaniu skazał Was Bóg. Dlaczego proste spostrzeżenie na Wasz temat przyprawia Was o udrękę? Czy konstatacja faktu rzeczywiście jest osądem? Czy nie może być po prostu spostrzeżeniem? Co z tego, że ktoś nie sprostał wymogowi? Jakie to ma znaczenie? Takie pytania zaczęli zadawać sobie ludzie. Widocznie w szóstej iluzji tkwiła usterka. Powinno to było uzmysłowić ludziom, że idea osądu. To błąd. Lecz ludzie przeczuwali, że nie mogą odrzucić tej iluzji, bo dobiegłaby tym samym końca rzecz o doniosłym znaczeniu. I znów mieli rację, ale znów postąpili niewłaściwie. Zamiast przejrzeć iluzję jako iluzję właśnie, i użyć jej do celu, do jakiego była przeznaczona, uznali, że muszą naprawić tkwiącą w niej usterkę. I tak oto w celu usunięcia wady szóstej iluzji, stworzona została siódma iluzja.